Hejka kochani, dzisiaj kolejny kalendarz nagrywamy. Year, yes, years, jak wy to tam czytacie, nie wiem, Rocher. To jest francuska marka. Kupiłam go za 40 euro około. Jest bardzo ładny wizualnie. Spójrzcie. Tu mamy opisik jakiś. Nie widzicie do końca. Zobaczcie, tutaj jest taki opis. Tutaj też jest opis. Bardzo ładnie wygląda i mamy go w formie takich pudełeczek, więc będziemy wyciągać po kolei pudełeczka. Ja już się nie mogę doczekać, co w nim jest. Już po prostu chcę się w tych żelach myć. Już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że kalendarze adwentowe Wam się podobają. Oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden kalendarzowy film. I oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba każdy kolejny film. I oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze pod każdym filmem, ponieważ to też daje jakieś tam zasięgi, będzie nas więcej i będziemy się fajnie bawić. Dobra, przechodzimy do pierwszego okienka. Mamy tutaj jedyneczkę. Wow, ładnie okienko wygląda. Mamy tutaj świąteczny opis. Z tyłu mamy tylko jakiś tam numerek. Tutaj mamy, że jest bio i coś tam i tak dalej, więc już otwieramy, nie będę pokazywała pudełek więcej. I w pierwszym okienku mamy foam mask, jakąś maseczkę, chyba do twarzy, bo tutaj tak widać na tym żółtym, że wy nie widzicie i ja też nie widzę. Tak, jest to maseczka do twarzy, bo tutaj widzę z opisu, ale zobaczcie, jak to jest napisane. I nie dziwcie mi się, że ja nie widzę, więc maseczka jest ładna do twarzy, ale opis jest ciężko rozszyfrowywalny. Kolejne okienko 2. O, jest, jest dwójeczka. Mamy dwójeczkę. Tutaj też oczywiście jakiś opis. I otwieramy. I w dwójeczce mamy krem do rąk. Bardzo ładne opakowanie, naprawdę. Widzę, że tutaj świetne opakowanie, naprawdę. Lecimy do trójeczki. Ja aż mi aż słów czasami zabraknie, wiecie? Wkładam z powrotem te pudełka, żeby potem nie było tutaj wszędzie pudełek w domu. Trójeczkę widziałam gdzieś tutaj, jest większa, ale czy jest większa zawartość w niej? Słyszę jakieś szamotanie się z tyłu. W trójeczce mamy. W trójeczce znaleźliśmy taki żel, masło pod prysznic. Kremowe, bardzo fajne, na pewno wykorzystam, bo ja lubię takie rzeczy pod prysznic. Już się nie mogłam doczekać tego kalendarza, bo wiedziałam, że tutaj tego będzie sporo, bo w zeszłym roku było i liczę, że w tym też będzie. Trójeczkę już sobie włożyłam, lecimy do czwórki. Czwóreczka, tutaj opisik. Otwieramy i mamy tutaj dwa w jednym make-up remove, czyli wodę do demakijażu. Spoko. Chyba w zeszłym roku nie było. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym myła buźkę wodą od nich jeszcze. To była czwórka, teraz lecimy do piątki. Ładne te pudełeczka, ślicznie to wygląda. Nie będę Wam czytała tutaj tych opisów, bo po prostu za dużo czasu by to trwało. I mamy tutaj Reparation Repair, czyli to jest odżywka do włosów, przypuszczam. Balsam Shampoo Repair. Shampoo Balsam. A, jednak to jest szampon, sorry. Myślałam, że to jest odżywka, bo w zeszłym roku była odżywka, ale to jest chyba szampon. Lecimy do szóstki. Szósteczka. Bardzo ładna. O, i w szósteczce nawet znalazło się coś kolorowego. Tego nie było w zeszłym roku. Chyba, że to jest pomadka. Znowu zaklejona. Zobaczcie, co w tym roku dostaliśmy. Szminkę czerwoną. W zeszłym roku chyba nie było. Pamiętacie? Tutaj macie Santin. Jej numer. Bardzo ładnie wygląda. Kolejny numer. 7. W siódemce mamy żel pod prysznic. Fajne opakowanie, coś innego.
Nawiązuje kolorem do kalendarza, myślę. Bardzo fajne. Ja uwielbiam od nich te żele, naprawdę. Bardzo są fajne. To było 7. Teraz lecimy do 8. 8 mamy tutaj. 8 mniejsza. Już otwieram. A w 8 mamy mały żel podróżny, travel size. Lecimy do 9. A w 9 mamy coś ładnego. Czy to jest lakier do paznokci? Chyba tak. Top coat. Ładny, brokatowy lakier. Nie było w zeszłym roku lakierów, więc ciekawie, ciekawie ten kalendarz w tym roku. Lepiej niż w zeszłym już nawet. Dziesiąteczka. Gdzie mamy dziesiąteczkę? Nam się zamyka. Dziesiątka, dziesiątka. Czemu cię nie widzę? O, jest dziesiątka. Tak mniejsze okienko i oczywiście mi spadło. Ładne pudełeczko. I otwieramy. Co mamy w dziesiątce? W dziesiątce mamy 3 w 1 skrab. Złuszczający, usuwający zaskórniki. Taki fajny skrab. Ciekawe jak pachnie. Teraz się sprawdzę. Tak, nie mój zapach, niestety. Nie będę mówić. No taki morski chyba jakiś. Dziesiątka to była. Jedenastka jest tutaj. Jedenastka leciutka. I coś mini-mini. Zobaczcie, mini-mini. Sleeping care. Krem na noc. Lecimy do dwunastki. Dwunastka trochę większa. I w dwunastce mamy balsam do włosów z olejkiem żyżoba. Spoko, takie małe 30 ml. Ja w zeszłym roku chyba mi się nie sprawdził ten balsam do włosów, bo go pamiętam. Pamiętam tą brązową ampułkę, opakowanie. To była dwunastka, teraz lecimy do trzynastki. Trzynastka też mniejsza. I leciutka. Czyli pewnie znowu będzie jakiś kremik, tak, z tej wersji. W zeszłym roku też było z tej wersji. Tym razem jest tutaj krem na dzień. Tylko takie małe opakowanka. Czy to ma ile? 7 ml. W zeszłym roku też były takie małe kilka. Nie wiem, czy oni mają po prostu drogą cenę za to. To była trzynastka. Teraz lecimy do czternastki. Czternastkę już widzę, że jest mniejsza, że jest większa. Już jesteśmy za połową kalendarza, moi drodzy. Czternasteczka. Otwieramy. Co my tu mamy? I mamy tu shower gel. Juicy Berry. Ciekawe jak pachnie. Sprawdzę sobie. Jak ładnie pachnie. Boże. Już wiem, w czym pierwszym będę się kąpać. Super. Uwielbiam te żele, naprawdę. Mogę każdemu polecić, że fajnie tak. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale tak fajnie się leży i takie ładne zapaszki. Ja tak lubię. Boże, chcę tutaj jakoś to ułożyć, a tu mi się wszystko wali. Dobra. Już. I nie pamiętam, co otwieram jak za numer, bo go włożyłam. Czternastkę? Chyba czternastkę. To przechodzimy do piętnastki. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, żeby nie ominął was kolejny film. I tutaj mamy w 15 peeling w żelu ze słodkimi migdałami. Te słodkie migdały cały czas się tutaj przetaczają, bo już dużo produktów było. Ten żel był z tymi słodkimi migdałami. To jest chyba jakiś motyw przewodni tego kalendarza. Już to rozgryzłam, widzicie? To była 15, żeby nie zapomnieć. Tutaj 18 mi spada. To teraz 16, też duża. I w 16 mamy, wiem to było w zeszłym roku, to jest coś do włosów. Więc jest to taka płukanka, ciężko mi to wytłumaczyć, która wypłukuje kamień z wody, którą myjemy włosy. I ona jest o zapachu jakichś owoców, których nie pamiętam jak się nazywają. Malin. No i ona też była w zeszłym roku i ja ją zużyłam, ale nie widziałam jakiejkolwiek różnicy. Nie wiem w ogóle o co z tym chodzi. No też użyłam tego do płukania włosów.
Siedemnastka teraz. Siedemnastka, leciutka, malutka, pewnie jakiś krem. I w siedemnastce mamy Juicy Berries Lip Balm. Spoko. Tak jak mówiłam, balsamy są lubiane. Tutaj, o. Taka zwykła. Ładnie pachnie, przezroczysta. Fajnie. I to była siedemnastka. Teraz osiemnastka. Już prawie kończymy nasz kalendarz. Osiemnastka. A w osiemnastce coś oczojebnego. Mamy tutaj w osiemnastce peeling rozjaśniający do twarzy. I przypuszczam, że też do skóry chyba, czy tylko do twarzy. Jest on rozjaśniający. I tyle. Fajne ma opakowanie. Takie podobne, jeśli chodzi o maski, tak? Ta maska pierwsza też była w takim intensywnym kolorze i ta też jest, no. O to mi chodzi. Ja już się nie mogę wypowiedzieć, moi drodzy, bo jest godzina chyba druga w nocy i my tak nagrywamy. No ale to zawsze tak wygląda u nas. 19. I w 19 mamy balsam do ciała. Taki migdałowy, jak wcześniej mieliśmy. 20. Otwieramy 20. Już się zbliżamy do 24. Ciekawe, co będzie w 24. A w 20 mamy. Jest to żel do wszystkiego. Bo widzę, że to jest szampon do włosów, do ciała. Czyli taki żel do wszystkiego. Lecimy do 21. Tak, wiem, jednego kartonika nie odwróciłam. Trójki i cały czas jest tak ten. 21. Bardzo leciutkie. Bardzo, bardzo. Coś małe. The Smoothing Light Cream Sensitive Skin. Czyli jakiś kremik. Leciutki kremik. Malutki. Tak na dwa razy. 22. Mamy tutaj maseczkę do włosów naprawczą. Na pewno zużyję. Bo ja maseczki to... Ja praktycznie z tego kalendarza prawie nic nie oddam. Bo ja lubię ten kalendarz. I zostały nam dwa okienka, 23 i 24, więc przechodzimy do 23. O, już się otworzyło w locie. I w 23 mamy perfum, moi drodzy. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki ładny perfumik. Uhuhu. Delikatny. Delikatny, owocowo. Wydaje mi się jakiś tam lawendowy czy coś. I to było w 23, to co będzie w 24, moi drodzy. I przechodzimy do naszego ostatniego pudełka, 24. Leciutkie. I w 24 mamy... W 24 mamy maskarę. Czyli jednak kolorówka się pojawiła. I jest to czarna maskara. Nie będę otwierać, bo jest zaklejona. I co myślicie, moi drodzy, o kalendarzu? Jak wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Ja wiem, że ja trochę... mało mogłam mówić o tych kosmetykach, no ale tutaj francuski to nie jest mój język. Zobaczcie, tyle mamy kosmetyków. Jeszcze tam ktoś mi zabrał jeden perfum. I tutaj wszystkie nasze kosmetyki. Mi się wydaje, że jest bardzo ich dużo. Można sobie potestować. Bardzo fajny kalendarz, ładnie wyglądał. Mi się podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden kalendarzowy film. Jak widzicie, jeszcze trochę tutaj ich jest do otworzenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!